I jest coś takiego jak autorzy komiksów rysują Supermana, przeważnie więksi od Fresh te ludzi, prawda? Gdzieś to jest więksi, szerszy w ogóle, bo sami nie się. Autor komiksów wie o tym, że narysuje ciut mniejszą głowę w stosunku do reszty i ta głowa zmieści się 8 razy, to my to podświadomie odbieramy jako człowieka takiego ponadprzeciętnego. I jak chcemy narysować kogoś tak, kto jest ponadprzeciętny, to wydaje mi się, że spokojnie możemy tak umieścić 8 razy tą główkę w człowieku i on będzie taki hero, taki Superman. Macie już blisko, więc 7,5. Jeszcze rośnie. Dobra, mamy teraz tak, zmierzyliśmy, że jest 7,5 Macieja, więc zaczynamy od góry. Od tej kreseczki, którą zrobiliśmy na kartce. Odmierzamy sobie 7 odcineczków głównych w tej kartce, tak na oko. Obojętnie jakich. Bierzemy pierwszy na oko, a potem odmierzamy. Bez pomiaru. Zwyczajnie teraz na kartce. Bierzemy sobie jakąś wytyczną A. I tą wytyczną A albo ołóweczkiem, odmierzając ją ołówkiem, albo na oko. Odmierzamy 7 razy, tylko potem musimy sprawdzić, że wszystkie są równe. Za dużo zabierz. Zróbmy na 7,5. Właśnie mieliśmy w pierwszej grupie na 6,5 na początku. Jak nie licząc głowy, to 6,5, tak? 7,5. A 6,5. Coś nie mało. Stop. No bo 7. Ja dobrze zrobiłem. Jest, powiedzmy, że to jest głowa. Tak. I pół ma być. 7,5. Podobnie. Tak, tak. 4,5. I byłoby fajnie. Tak. I byłoby fajnie, proszę Państwa, żeby to nam się skończyło takim fajnym, dosyć sporym odcinkiem na dole. Czyli no schodzimy do końca kartki. Bo jak nam się nie chcąc, to jest to nie. Także nam się to skróciła. Tak, tyle nam zostało. Bo czasami jest tak, że rysujemy, fajny rysunek jest, ale czasami szanowne lepiej ją troszkę przedłużyć. I jednak ona jest właśnie w raz, dwa, 7 to z głową. Z głową. No. No ale nie wymagać malutki wyszedł. Sprawę nazywa pan to. Czyli za wielkie dzieło. Czyli w pasie, dokładnie. Pół człowieka jest w pasie. Czyli dobrze mówiłem. Magda z jakimiś skrótami, co na szczęście mnie zmyliła i dobry człowiek drugi też będzie profesorem. Gdzie jest pas? Gdzie masz skrót? Skrót to jest tu, tak? Mamy człowieka, mamy pół, teraz trzeba zmierzyć szerokość. Teraz trzeba te odcinki. Gdzie są bagi teraz? A teraz gdzie mamy pół znaleźć? Czekaj, tylko że Państwo muszą mieć... To co, głowę zjemy? Mają pół, głowę, mają szerokość i głowę. Teraz się odmierzyć. A, głowy, szerokość głowy. Bierzemy szerokość głowy Macieja. Wszyscy mają 7 odcinków? Tak. Teraz ale Maciej się nie ruszy. To jest ten odcinek A, tak jakby, czyli długość głowy, tak? I teraz, nie, długość głowy to jest nasza podstawowa miara. I teraz od tego będziemy określali wszystkie długości na ciele. Czyli teraz jak chcemy określić szerokość, to bierzemy jednostkę. Głowa Macieja będzie nasza jednostka. I teraz jak chcemy określić szerokość, to musimy się odnieść ile tej jednostki jest. Czy pół, czy więcej, czy... Czyli możemy zrobić tak, że zmierzyć Macieja głowę jeszcze raz w pionie i odwrócić ołówek i od ucha do ucha zmierzyć. To trzeba naprzeciwko. No, to nie jest, jak daleko stoi. Nie, to jest nieważne. Powinno być mniej więcej połowa. Nie, no połowa, tak. Czy czwarte? Tak. Nie, tam. Można najpierw sobie zmierzyć po tak, jak wiemy, a potem odwrócić, sprawdzić, ile tego jest pod... Mam załóżmy. Nie? Tak, zabijmy od ucha do ucha. Ale ja nie widzę drugiego ucha. No właśnie, nie ma drugiego ucha. Tak. Ja nie mam ucha. Musisz jeszcze chwilę odwrócić tego pani. No ale teraz na wprost, bo ja mogę. Może ty mówisz. Może ty mówisz. Może ma nie odstające uszy. Co wow, jest właśnie mam ładne uszy. Tak. No i teraz tutaj panie mierzą, czekaj. Okej, idziemy przed nami mówiarzą. Ale kurczę, z tyłu. No nie, to do zarysowania, jak się model rusza. No. Czyli proporcje będą nie zachowane. Nie wiecie sześć, no musi być. Uszami to głowa. Tak, uszy to głowa. Dlatego ja pozuję jednako, bo wtedy... To się rozbiera. Ja się skupiałem się też. Maciej, Maciej,
Od połowy do połowy to co? Do zębów. Tak, mniej więcej tak sobie odbierzemy, jaki mamy środek. Tak. Czy jest wasz? To jest nasza jednostka A. Tak sobie mniej więcej 3/4 tak sobie zrobimy tak. 3/4? No. I tam cało wyszło. 2/3. Zobacz, jak przedzielimy to na pół, to ile to połowy? 3 połówki, bo tu mówisz, nie? 3 połówki, tak. Czyli jak przedzielimy całość na pół... Czyli mniej niż ten odcinek, nie? Tak. Możemy sobie zrobić jeszcze raz, odmierzyć ten odcinek i tak, tak. Z drugiej strony obgryźć kawałek. Czyli to nie jest 3/4, tylko... A nie, nie wiem. No tak, macie mniejsze. Tak? Tak, zbliżamy sobie ten odcinek, super. Prawo do tej Niższy, czwarty. Tutaj sobie robimy już tylko na kartce. Przyjmujemy, że to jest nasz odcinek A. I teraz mierzymy go tutaj. I odmierzamy 7,5 punkcie. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7,5. Super. Może być. A teraz ta szerokość. I teraz tą długość, tak? Odmierzymy sobie tutaj. I jest 3/4, więc fajnie pani zrobiła, jest akurat. Bo to jest ciut mniej niż ta długość. Jest okej. Jak panu wyszło? Tak, i rysujemy sobie takie jajeczko. Stąd mama, nie? O 5.
to gdzie? Ja tu sobie przyłożę. No, tu. No tu czy czwarty, to ci pozostaje ma jedna czwarta. No. Mierzmy łokieć, gdzie jest. Łokieć co? Ty łokieć, tutaj tam. Miejsce. Łokieć jest, jak odetniemy tu, to w połowie między barkiem a tymi słowami. Ale co mam mierzyć? Wysoko... Głową. Mierzymy wysokość głowy. Mierzymy raz i dwa. Łokieć. I łokieć jest na dwa? Czy tak mniej więcej trochę wyżej niżej? Troszkę wyżej. Ja bym to już tak dokładnie nie mierzył, tylko tu jest tu. Gdzie dobra. Ten punkt? Raz i trochę łokieć. Raz i 25. Spokojnie. Proszę stwierdzić, gdzie jest ten garstek, na jakiej wysokości. Bo macie ja pytanie. A garstek za dłonią. Ale na jakiej wysokości ciała jest ten garstek? To mnie nurtuje od dłuższego czasu. A, nie się mogę nic z tego mierzyć. Połowie. Połowie odcinka między biodrami a przednastymi. Połowie. Nie masz biodra? Połowie to tak. I tak jakby tworzy taki system rozwijający się. Macie Państwo najbardziej odejmane zajęcia z człowieka, jaki kiedykolwiek można. Zobacz, jak fajnie wyszło, zobacz. Te kulki, zobacz, trzy kulki. Ta jest najmniejsza, ta jest trochę większa i... A ta najmniejsza oczywiście, ja też chyba ja nie wiem, też lubiłam z tymi kulkami. To jest super. Macie się bawić, prawda? Macie Państwo, jak on się bawi, rekomenduje to wszystko. No. A ile proporcji nadgarstka jest w całej ręce? Bo teraz tak, łokieć jest w połowie tego odcinka, tak. To już wiem. I teraz zastanawiam się, ile proporcji ręki jest dłoni otwarta. Jaka część tego odcinka, gdzie mam dłoń dostała? No tutaj, jeżeli masz to, połowę. Co się zepsuło? Autobus się zepsuł. Gdzie mam to uniwersać? Poniżej do garstka. Prawda. Co się zepsuło? Autobus się zepsuł. Ale to dokładnie w którym punkcie? Tobie to jest podane. Tak jest teraz. Głowę, ale nie głowy. No właśnie. Jest twarz, ale nie głowy. Tak. Wymierzaliśmy. Tak. Jedno, teraz jak Państwo zobaczą, jak narysuję ręce. Uwaga. Wszyscy patrzą? Tak. Uwaga. Spiralka. I tak o. A właściwie? No. Nie? Bicepsy. Mięśnie wyszły? Tak, wszystko. Tutaj tak, to jest biceps, a to jest triceps właśnie. O, i tak to się zazębia. Tu są bicepsy, a tu są i teraz tak, i tutaj jeszcze się Pani zazębia. Tu są te mięśnie właśnie, a tu są... Bo jedne mięśnie się ściągają, napinają, a drugie odciągają. O, i to też kości. To są też kości. Tak jak w nodze, w ręce też są dwie takie kości. Tak jak kość piszczelowa i druga, i też się zazębia. Nie lubię niedoskonałych ludzi, ja się z tą doskonałą proporcją. To Ty, Magda, lubisz nie ludzi. Ty, Magda, lubisz ludzi takich prawdziwych, szarych, co? Ja to no i ten człowiek się podoba, jest fajny. Ja myślę, że on ma trochę krótkie nogi, nie? Tak, to jest. Tak, ja tak patrzę. No bo ten spodnie się tak opuścił, że musi mieć za krótkie nogi. Ale mi się wydaje, że to nawet nie jest kwestia za krótkich nóg, tylko wiecie Państwo, co się stało? Że ten środek musimy przyjąć. Tutaj jest. Jakbyśmy tutaj go zmęcili. Tak. A bo tak. To jest tył, właśnie, bo to nie jest... musimy pamiętać, że głowa się kończy na uszach, a nie na krawędziach, a to nie jest przód, tylko to jest tył właśnie. Bo tył wystaje trochę, nie? A klatka jest... Aha, ile półka to są pośladki zatem. Nie, to są kości. Nie, to są kości. Trzeba policzko. Kości do biurowej. Kości do biurowej. Będzie trochę namieszałeś, ale dobra, już trzeba je poprawić. Na następnych zajęciach proszę nam przypomnieć, żebyśmy narysowali Macieja, albo nie Macieja. Kogoś postawimy, kto się nie będzie ruszał. No właśnie. Nie będzie komentował. Ja panią Magdę bym nie narysował. Cześć. Ona tutaj najwięcej się wymoczy, najwięcej mówi, a sama nie pozuje. No, 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 no